W miłosierdziu Bożym jest wszystko. Wznoszę swe oczy ku górom. My wszystko mamy z miłosierdzia Bożego i w porządku natury, i w porządku łaski, bo Bóg jest źródłem wszystkiego. Bogiem on miłosiernym jest. Przesłanie, które święta siostra Faustyna zostawiła i przekazała światu, to jest przede wszystkim przesłanie wielkiej nadziei. Też tak o tym mówi Jan Paweł II, że to jest orędzie nadziei. Boże miłosierdzie jest czymś, co jest ponad ludzkie możliwości. Ale z drugiej strony jest to miłosierdzie, które my możemy realizować poprzez uczynki miłosierdzia. Wszyscy je znamy. Błogosławieni miłosierni. Po jednej stronie jest siostra Faustyna, po drugiej stronie jest święty Jan Paweł. Ale i jedno i drugie wskazuje na kogo? Na Jezusa Miłosiernego. Święty Jan Paweł II i święta siostra Faustyna są patronami Światowych Dni Młodzieży, przede wszystkim dlatego, że są apostołami Bożego Miłosierdzia. Te dwie postaci, jak nikt inny, czuły, rozumiały i potrafiły jakby zaakceptować to, że Pan Bóg daje nam nieskończoną miłość, nieskończone miłosierdzie. Jan Paweł II mówił, że on czuje, że to orędzie miłosierdzia jest jego osobistym zobowiązaniem. Że Pan Bóg wyznaczył mu taką osobistą misję przekazania światu orędzia o miłosierdziu Boga. Błogosławieni miłosierni. I Faustyna miała to samo przekonanie, także to jest wezwanie do wielkiego zaufania Panu Bogu. I to, o czym mówi papież Franciszek, ciągle na nowo powtarza: bądźcie miłosierni.